Znaleźć pole kwadratu, którego bok ma długość 6x odjąć 5y. No dobra, czyli mamy jakiś taki kwadracik, którego bok ma długość 6x odjąć 5y. Jakaś dziwna ta długość, ale powiedzmy, że tyle to jest. No i teraz chcę obliczyć pole takiego kwadratu. No to pole to jest po prostu kwadrat długości boku. Czyli to będzie 6x odjąć 5y do kwadratu. No ja napiszę to. W trochę innej postaci, no bo zacznę rozwiązywać to zadanie tak, jakbym nie wiedział w ogóle, co to są wzory skróconego mnożenia. Potem na koniec do tego wrócę jeszcze. Czyli, żeby wykonać to mnożenie, to muszę po prostu pomnożyć te dwa dwumiany przez siebie. No i jak to będę tak robił, no to skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. No i wezmę najpierw tutaj, pomnożę 6x razy cały ten nawias, czyli będę miał tak 6x. Razy cały ten nawias, czyli razy 6x odjąć 5y. Korzystam z rozdzielności tego mnożenia względem tego dodawania między 6x a minus 5y. Mogę o tym myśleć, że to jest 6x dodać minus 5y. Czyli tutaj mam znowu dodać minus 5y, no to napiszę tak po prostu minus 5y. Razy ten nawias znowu. Tak jak mówiłem, korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. No i teraz mogę znowu skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Tutaj raz. A tutaj drugi raz. Pomnożę 6x razy 6x to będzie 36x kwadrat. 6x razy minus 5y będzie minus 30x razy y. 6 razy 5 to jest 30, minus, był minus xy. Dobrze. Teraz ta druga część minus 5y razy 6x to będzie minus 30 y razy x, wszystko jedno, w jakiej kolejności napiszę, bo mnożenie jest przemienne, napiszę x razy y w kolejności alfabetycznej, i na końcu mam minus 5y razy minus 5y to jest plus 25y do kwadratu. No i teraz mogę to uprościć, bo tutaj mam dwa podobne wyrazy. Ten wyraz i ten są podobne, czyli mogę do siebie dodać, czyli będę miał 36x kwadrat. I 2 razy 30 to jest minus 60xy, z dodania tych wyrazów podobnych, i na końcu mam dodać 25y kwadrat. No i tak jest wynik. To jest to szukane pole. No dobrze, a teraz przypomnijmy sobie, że z poprzednich filmów znamy wzory skróconego mnożenia. Wiemy na przykład, co to jest a dodać b do kwadratu. I musimy za każdym razem tego wymnażać, tak jak tutaj wymnażałem. Tylko możemy od razu, od razu sobie przypomnieć, że to jest a kwadrat dodać 2ab, dodać b kwadrat. No to korzystając z tego wzoru, mogę to pole obliczyć, że to jest 6x minus 5y do kwadratu. Czyli tak, to jest kwadrat tego pierwszego, ale tu mam minus. Więc może, żeby się na pewno nie pomylić, napiszę to w takiej postaci, że to jest 6x dodać. Minus 5y, no i całość do kwadratu. No i teraz już nie ma wątpliwości. To jest moje a, a to jest moje b. Czyli b jest równe minus 5y w tym wypadku. Czyli mam tak, 6x do kwadratu, dodać 2 razy 6x razy minus 5y i dodać minus 5y do kwadratu no to ostatecznie dostaje 36x kwadrat, 2 razy 6 razy minus 5, 2 razy minus 5 to jest minus 10, razy 6 to jest minus 60x razy y i dodać minus 5 do kwadratu, to będzie plus 25y kwadrat. No oczywiście dostaje ten sam wynik, nie może być inaczej, no a na koniec jeszcze coś innego sobie przećwiczymy. No bo też w poprzednim filmie, w którym z poprzednim filmów wyprowadzałem wzór na kwadrat różnicy. I tutaj też możemy z tego skorzystać. Kwadrat różnicy to jest a do kwadratu odjąć 2a razy b dodać b do kwadratu. No i tutaj ten wzór się wydaje chyba najbardziej adekwatny, bo mamy 6x odjąć 5y do kwadratu. No to korzystając z tego wzoru, mogę napisać, że to pole jest równe. 6x odjąć 5y do kwadratu, czyli to jest 6x do kwadratu, odjąć 2 razy 6x razy 5y i dodać 5y do kwadratu, co oczywiście będzie równe 36x kwadrat, 2 razy 5 to jest 10 razy 6, to jest 60, minus 60xy, dodać 25y kwadrat. No i oczywiście trzeci raz dostajemy ten sam wynik. No ale widzimy, że jak znamy wzory skróconego mnożenia na pamięć, to możemy korzystając z tych wzorów szybciej takie zadanie rozwiązać. To jest szybciej niż za każdym razem wymnażać, korzystając z rozdzielności mnożenia względem dodawania, tak jak tutaj zrobiłem na początku.